kilka prostych rzeczy, które pomogą Ci w trakcie odchudzania, żebyś nie chodziła głodna. Po pierwsze, to warto jest mieć lekki deficyt kaloryczny, czyli około 20%, nie jakieś głodowe, byle co jem, czy jem jak ptaszek. Bo przecież jesteś dużym człowiekiem, czyli dorosłym człowiekiem. Po pierwsze, należy jeść więcej białka i błonnika w swojej diecie, czyli mięso, jaja, ryby, nabiał, warzywa strączkowe, odżywka białkowa, owoce, warzywa. Druga z rzeczy, wypijać więcej wody, czyli takie 2 litry to byłoby idealną ilością, żeby wypijać na co dzień. Kolejna z rzeczy, to można też przetestować takie napoje jak, co dla mnie jest ciekawe, jak herbatka miętowa i kawa. One też są udowodnione, że pomagają w zredukowaniu głodu i warto jest też wiedzieć, że jeżeli chcesz się odchudzić, no to właśnie takie delikatne odczucie głodu oznacza, że jesteś w deficycie kalorycznym. I tu uwaga, delikatne, a nie takie, że chcesz zemdleć, bo tak bardzo jesteś głodna.